okazja wielka, poważna, 100 lat istnienia, to nie są żarty. Aby zawsze i wszędzie pamiętali o swojej dewizie, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Pododdział Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszczacu do uroczystego apelu z okazji obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczacu. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, a następnie nastąpi odegranie hymnu państwowego. W skład pocztu flagowego wchodzą dowódca, druhna Elżbieta Kukawska, flagowy, druh Adam Rutkowski, asystująca, druhna Mariola Siepatowska-Pikuła. Ochotnicza Straż Pożarna w Piszczacu, powiat bialski, województwo lubelskie, została odznaczona
złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarność, działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Pana Andrzeja Sebastiana Dudy odznaczam Pana brązowym krzyżem zasługi. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje. Życzę Wam, żeby wasza służba była jak dobrą służbą dla dobra nas wszystkich, dla dobra społeczeństwa i życzę Wam jak najmniej tych wyjazdów, a jak są wyjazdy i z konieczności, żeby tak jak wyjeżdżaliście, wracacie szczęśliwie i zdrowie. Wszystkiego dobrego i życzę Wam kolejnych 100 lat. Na sztandarze macie piękne hasło. W jedności siła. To jest wielka prawda. Życzę Wam, żeby tak jak Waszym przodkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczacu zawsze towarzyszyła jedność i zgoda. Wszystkiego najlepszego. Obchodzicie swój jubileusz, rok po jubileuszu stulecia utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wtedy jeszcze inaczej się troszkę to nazywało. To świadczy, że wasi dziadowie na tych ziemiach tak bardzo kilka lat uzyskali niepodległości. Chcieli właśnie realizować tą dewizę Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W tej kronice pokazano, jak przez te 100 lat zmierzyliście się z wcale niełatwą historią tych ziem, ale straż pozostała i jest i myślę, że będzie następne 100 lat, tylko Wam i sobie życzę. Życzę, żeby ta jednostka przez kolejne i następne 100 lat rozwijała się, żyła w zdrowiu i jedności, o której tutaj była mowa, a przede wszystkim wszyscy zdrowo wycali, wracali do domów, do swoich rodzin po akcjach. Dla waszych rodzin jesteście bohaterami i to jest najważniejsze. 100 lat tych jednostek. Wszystkiego dobrego. Wy jesteście tą kontynuacją, tą piękną kontynuacją tradycji, a przede wszystkim poczuciem bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. Ja obserwuję te działania i to, co dzisiaj powiedziałem w Katolickim Radiu Podlasie, że nasza jednostka wyjeżdża szybciej niż PSP. Tak, szacunkiem oczywiście dla pana komendanta Artura Tomczuka, że nasza jednostka wyjeżdża bardzo szybko. Nasza jednostka wyjeżdża wtedy, gdy jest ta potrzeba i wyjeżdża w momencie, który jest najbardziej potrzebna i jest pierwsza na miejscu. I to jest najważniejsze. I tych wyjazdów, oby było jak ten dzień, ale jeżeli muszą być, to żeby były tak skuteczne jak do tej pory.
Ja w imieniu Rady Gminy Pieszczac chciałbym podziękować za waszą już kuletną pracę na rzecz bezpieczeństwa w gminie Pieszczac. Podziękować za wasze zaangażowanie, za to, że zawsze można miło zobaczyć. Wasza praca, jak widać, przynosi efekty, bo mimo tej pogody tak wielu znakomitych i szacownych gości zaszczyciło uroczystości, więc wszyscy doceniają waszą pracę. Za to wam gratuluję. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, co najmniej kolejnych spraw. Dziękuję bardzo za pozornie. Drodzy goście, my również mamy tutaj taki ładny gewerton do powieszenia, do postawienia z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy również list od pana starosty, który jest prezesem zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Białej Pomarskiej. To chcieliśmy pogratulować wszystkim odznaczonym w dniu dzisiejszym, wyróżnionym. Niech ta służba Ochotniczej Straży Pożarnej przynosi wiele satysfakcji, zadowolenia, wszystkiego najlepszego. Jeśli można, posłowie, to też chciałem Państwu zamienić szanowne druhny i druhowie, Szanowni Księża, Szanowni Zaproszeni Goście. Chciałem Wam pogratulować tej wspaniałej rocznicy, tego wspaniałego jubileuszu. Dbacie o bezpieczeństwo miejscowości Pieszczac, całej gminy Pieszczac, powiatu piaskiego. Dlatego tutaj z tego miejsca w imieniu swoim starosty piaskiego Mariusza Pniepiutka chciałem Wam pogratulować i życzyć kolejnej wspaniałej rocznicy. Jest nas bardzo dużo, 80 członków, także widać, że fajna jednostka funkcjonuje, żyje i się rozwija. Po tym ładnym, nowym samochodzie widać, że to współpraca z władzami gminnymi, z województwem lubelskim, które stoi pan wojewoda, układa się bardzo dobrze, jest nowy sprzęt. Dlatego z tego miejsca gratuluję i życzę udanych obchodów stulecia. Waszego OSP. Dziękuję.